Czy po programie zresetowałaś swój zegar i od teraz czas dla Ani Karwan liczy się od początku? Nie będę się odcinać od swojej przeszłości, bo ona mnie nauczyła tak wiele, że odcięcie jej byłoby jak odcięcie pępowiny. Albo odcięcie energetyczne od czegoś, na czym ci zależy. Nie. Pogodzenie się z tym, co było, wyciągnięcie wniosków, tej mądrości, to jest... Myślę, że to jest ta praca nad sobą, kiedy możesz pozbierać plony tych wydarzeń i częstować tym wszystkim ludzi, słuchaczy. Bo ja cały czas jakby, wiesz, myślę o kompozycjach, o tekstach, dzięki którym będę przekazywać te doświadczenia. Bo tylko w taki sposób dzielę się z ludźmi, nie dzielę się swoimi prywatnymi rzeczami. Najlepszym słowem, które cię teraz określa, jest chyba słowo świadomość. Świadomość. A myślałam, że powiesz światło. Ale to jest twoje słowo, a to będzie moje słowo. Ale bardzo ładna świadomość. Czego masz świadomość teraz w swoim życiu największą? Mam świadomość upływającego czasu. Tego, że nic nie trwa wiecznie i... Powiem ci szczerze, że codzienne wiadomości, które do nas spływają od ludzi, którzy po naszych koncertach zaczynają się na nowo modlić, medytować, zaczynają wychodzić ze stanów emocjonalnych, które gnębiły ich kilka lat, to mi uświadamia, jak wielką siłą jest przekazywanie tego, co czujesz ludziom. I moją ogromną świadomością jest to, że czuwa nad nami Bóg, który jest jeden. Żaden podział religijny, żaden podział polityczny nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Światło od Boga jest najważniejsze. Modlitwa powoduje, że jesteś w stanie pokonać wszystko. Ale na pewno nie pokonasz przy tym siebie w ten negatywny sposób. Możesz każdego dnia dostać to, czego chcesz, tylko to trzeba zauważyć, chociaż raz uwierzyć. Bo już ta wiara zostaje na zawsze. W prezencie od Natalii Kukulskiej dostałaś takiego metaforycznego kopniaka na szczęście w postaci singla, notabene pod tytułem W prezencie. Jak tak powiedziałaś, to mi przeleciał dreszcz po całym ciele. Czy ten utwór znajdzie się na płycie? Tak, ten utwór znajdzie się na płycie. To jest utwór, którym rozpoczynamy muzyczną karierę Ani Karwan. Dużo było moich utworów już, ale ten utwór będzie zapisany w mojej głowie jako debiut, ponieważ ta Ania Karwan się narodziła na nowo, w związku z tym ta piosenka z tym tekstem, który został napisany, jest tym debiutem. Jestem bardzo dumna z tego, że ktoś poświęcił mi tyle uwagi i zaangażowania. Natalia ze swoim mężem zrobili to w najgorętszym okresie swojego życia, kiedy za chwilę miało przyjść na świat ich dziecko i siedzieli, pracowali, nagrywali, pisali. Przypomnijmy, Michał Dąbrowka, wybitny muzyk, kompozytor, producent. Mogłabym wymieniać. Czy matka Karwan siedzi już w studiu i pracuje nad solowym albumem? Siedzę w domu, piszę piosenki. Piszę je sama, piszę też je z jednym z muzyków z mojego zespołu. Rozmawiamy z producentami, którzy mieliby swoim sznytem okrasić brzmienie tej płyty i tak dalej. Coraz częściej przekonuję się, że muszę bardzo dużo zrobić sama. Ja chciałam rozdzielić te obowiązki mocno. Udało mi się to zrobić, jeżeli chodzi o management, jeżeli chodzi o kierownictwo muzyczne w moim zespole. A tu widzę, że po prostu cały czas z tyłu głowy jest Ania, ale akurat to sorry, ale... Chcesz mieć wpływ. Chcę mieć, ja w ogóle jestem, wiesz, ja jestem trudna chyba do współpracy, bo ja cały czas muszę mieć na wszystko wpływ, na wszystko, wiesz. Muszę widzieć wszystko, jak jest praca robiona i tak dalej, ale jednocześnie cały czas staram się docenić wszystkich, którzy są koło mnie i ogromną wdzięczność im przekazać za to. A mam takich ludzi wokół siebie, że bardzo ci życzę, żebyś miała dookoła siebie samych takich ludzi, którzy tak wiele dla ciebie robią, bo nie wszyscy zawsze dostają za to pieniądze. Po prostu ludzie chcą to dla ciebie zrobić i to jest piękne, ale musisz bardzo prędko uwierzyć w to, że jesteś w czymś dobra. Bo jeżeli pójdziesz za tym takim, ojej, nie należy mi się, to też nie chodzi o to, że ci się wszystko należy, broń Boże.
ale uwierz w to, że robisz coś dobrze, bo skoro znajdują się ludzie, którzy mają radość z tego, że z tobą pracują, no to chyba coś w tym musi być i za to jestem super wdzięczna. Jednak to na tobie spoczywa teraz odpowiedzialność, już nie za czyjeś, a za swoje nazwisko. Tak. A może to poczucie odpowiedzialności odciągało cię od solowej kariery? Tak, bardzo słuszna uwaga. Odpowiedzialność jest ogromna i za to, żeby konsekwentnie pokazywać, kim jesteś. No, zaskoczyłaś mnie. Bo właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że ja mam odpowiedzialność na sobie również za tych ludzi. Ale też tych, którzy tego słuchają, wiesz. Ja musiałam być pewna po prostu tego, co ja chcę im przekazać. Teraz wiem, że nie wstydzę się też swoich tekstów, piosenek, wiesz, bo to jak piszesz, to boisz się, że to jest infantylne, że to jest za proste, że ojejku, on odszedł, a ty znowu płaczesz, wiesz. Można ale każda z nas napisała taki wiersz kiedyś. Ale ja codziennie piszę takie rzeczy. Ja cały czas piszę, że po prostu miłość albo szczęśliwa jest, albo jest nieszczęśliwa. No. Ja jestem jak Carrie Bradshaw, rozumiesz? Cały czas piszę o miłości. Dlatego tak lubimy ten serial, bo ja też jestem Carrie Bradshaw. Tobie akurat, wiesz, jesteś też w takim zawodzie, że rzeczywiście możesz się utożsamić. Tak, inspirowałam się bardzo nią. Ja z kolei moim ogromnym marzeniem, i też mamy to w planach, jest wydanie książki, więc wiesz, akurat ten moment Carrie Bradshaw, kiedy ona zaczęła wydawać te książki, a to już są te wersje kinowe, to jest już wersja filmowa, nie serialowa, też bym chciała tak postawić na swojej półce płytę, książkę, płytę, książkę, płytę, książkę. A ja piszę pod oknem. Mam o, pod masz oknem biurko i piszę. Masz laptopa z jabłuszkiem? Nie, ale siadam jak Carrie Bradshaw i piję kawę i piszę. Ty też lubisz takie filmowe scenki, że musisz sobie dookoła siebie ja jestem taka tak, sama. Tak, uwielbiam. Wiesz co, moja przyjaciółka Paulinka zawsze powtarzała, jak byłyśmy w liceum i ja mazałam się mocno z powodu kolejnych jakichś rozterek. Zawsze stawałam, mówię, Karwan. Ty się zachowujesz tak, jakbyś teraz skończyła to zdanie, o którym mówisz i jest masa emocji, jesteś taką drama queen, tobie się wydaje, że zaraz polecą napisy i poleci muzyka pod spodem. I ja sobie wtedy uświadomiłam, że rzeczywiście tak jest, że cokolwiek ja nie mówię, a wiesz, rzuca mną na prawo i lewo emocjami i że za chwilę po prostu podkład muzyczny pod to pójdzie. Ta, ba, 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 ba. I łzy, wiesz, no. To jest za dużo się naglądałam jednego filmu od 5 roku życia, wiesz, to było Przeminą z wiatrem. I chociaż Scarlett O'Hara no nie jest najbardziej pozytywną postacią na świecie i trochę wykorzystywała ludzi i trochę grała na emocjach i tak dalej, to ja gdzieś tam się w tych oczach dziecięcych odnajduję jej oraz w tekście jutro o tym pomyślę. Jutro. Przyznaj się, ile razy oglądałaś Seks w Wielkim Mieście? Oglądam to codziennie, na dobranoc. Staram się włączać muzykę medytacyjną, jeżeli nie zasnę przy tym, bo słucham i tak na jednej słuchawce, żeby w razie czego słyszeć, czy moje dziecko się nie obudziło. To po prostu byle jaki odcinek wrzucam, odwracam się w drugą stronę i idę spać, nie wiem. Ale ja miałam przez wiele lat tak z przyjaciółmi, z serialem Friends. I potem się przerzuciłam na Seks w Wielkim Mieście. No ja pierwszą część filmową mam nagraną oczywiście na dekoderze i regularnie, myślę, raz w miesiącu przynajmniej. Do sprzątania na przykład. Do wszystkiego. Do wszystkiego. Karwan matka, Karwan wokalistka, Karwan kobieta. Kobieta. I właśnie wymieniłaś 3 części mojej książki. Tak będzie się to rozwijało. Jeszcze chciałam dodać Karwan objawienie i Karwan Feniks. O wow. Który się odrodził trochę. Wow, to ładne. Z popiołów. To ładne. Mam to skomentować? O czymś zapomniałam? Nie, myślę, że wymieniłaś wszystko. Karwan matka, karwan wokalistka, karwan kobieta. Jest jeszcze karwan aktorka. Aha, no i tak. I to nie życzenie, a fakt. Wiesz co? Tak jak ja do tej pory nie potrafiłam za bardzo powiedzieć, że będę kiedyś artystką, tak powiedzenie, że jestem aktorką, to jest za grubo, za dużo. Ale rzeczywiście dostałam rolę w serialu i jest to powrót do moich dziecięcych marzeń. Ponieważ jako nastolatka bardzo mocno się angażowałam w teatralne sztuki. Udało mi się nawet zagrać Hamleta kiedyś na deskach Teatru Staromiejskiego. To była parodia, ale jednak.
marzyłam o tym wiele lat i nawet wybrałam liceum ogólnokształcące w Warszawie. To miała być, była to klasa artystyczna, poszłam tam ze względu na warsztaty teatralne. Ale na pierwszej lekcji warsztatów teatralnych nasz wspaniały profesor powiedział, że zrobiłam z monologu Telimeny, że zrobiłam z Telimeny, nie mogę użyć brzydkiego słowa, czyli już się domyślacie, i dostałam 3-. Uwierz mi, że niestety zabrakło determinacji, ja po prostu złamane zostało moje serce i nie wróciłam do tego. Przez przypadek zaczęłam śpiewać, totalnie przez przypadek. Natomiast aktorstwo wróciło jak bumerang i jestem bardzo szczęśliwa, że tą rolę dostałam, bo wcześniej wspomniani przyjaciele, których oglądałam w Zaparte i moja ukochana postać Rachel, czyli Jennifer Aniston. Słuchaj, po drugim dniu zdjęciowym usłyszałam, że mogę pretendować na polską Jennifer Aniston, wiesz, chwalę się tym, ale to było określenie, o którym można byłoby marzyć całe życie. Więc ta postać, którą grałam, czyli Ula, miała być taką prostą, skromną, uśmiechniętą, bardzo duchową, ale jednak taką skromną dziewczyną, a ja po prostu stwierdziłam, że przebojowość jest najważniejsza. Przecież jeżeli chcesz zrobić karierę, to musisz być przebojowa. Oczywiście skromnie, oczywiście z pokorą i tylko moralnie w porządku ze sobą. Zrymowało mi się. Natomiast potrzebowałam tej przebojowości i takiego wariactwa trochę, wiesz. To bardziej Phoebe. Nie, Phoebe jest infantylna, a Rachel jest taka, znaczy obie są infantylne, ale Phoebe jest oderwana od rzeczywistości, a Ula twardo stąpa po ziemi, bo jednocześnie oprócz śpiewania zarabia pieniądze jako kelnerka. Ja miałam identyczną sytuację, jak miałam 19 lat, w Cafe Kulturalne w Pałacu Kultury, byłam kelnerką, a wieczorami grywałam. Więc ja naprawdę, ten koniec roku i ten rok to są takie moje spotkania samej ze sobą. Czyli matka Karwan jest też wszechstronna. Mam nadzieję. To ustalmy sprawy formalne. Mhm. Kiedy będziemy mogły się spotkać, kiedy będę już trzymała w ręku płytę? Twój album? Umówmy się na 2017 rok, a dokładny miesiąc przegadamy przez telefon. Okej, jesteśmy umówione. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję.